W gimnazjum numer 4 w Lubinie powstały dwie takie ulotki. Pierwszą stworzyli absolwenci szkoły i będzie ona wydrukowana w 3000 egzemplarzy. Teraz powstała druga ulotka. Jej twórcą jest Dawid Kozłowski, uczeń drugiej klasy, którego pasją jest grafika komputerowa i w tej właśnie technice stworzył swój projekt. Pomysł graficzny był pierwszy. I później był dopiero wiersz. Sam pisałeś wiersz? Nie, z pomocą mamy. Szkoła od kilku lat realizuje projekt, w którym gimnazjaliści poznają postać Ignacego Domejki. Uczniowie zaangażowali się do tego stopnia, że złożyli na forum Rady Miejskiej petycję o nazwanie jednej z ulic w mieście imieniem geologa. Jako samorząd uczniowski wystąpiliśmy o nadanie jednej z ulic w Lubinie nazwiskiem Ignacego Domejki i to jest ciąg dalszy. Chcemy teraz zapoznać mieszkańców Lubina, w jakiejś przynajmniej części, na ile nam się uda, ale na pewno rodziców, o Ignacym Domejko. Kto to jest? Mamy ulicę i teraz co to za osoba? Obie ulotki trafią do radnych miejskich, rodziców uczniów, gimnazjum numer 4 i innych mieszkańców Lubina. Czwarta edycja Wiosny Kobiet, 21 i 22 marca. Pasje, kreacje, inspiracje. Bogaty program warsztatów artystycznych, tanecznych i relaksacyjnych. Ponadto koncerty, spotkania, filmy dla kobiet i nie tylko. Kiermasz rozmaitości w holu Muzy. Wiosenne dania fit w restauracji pod Muzami. Zapraszamy do Centrum Kultury Muza w Lubinie. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.